Który olej silnikowy będzie najlepszy do mojego motocykla? Witaj, nazywam się Kamil. Dzisiaj odpowiem na to pytanie, więc oglądaj dalej. Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Jeśli chodzi o olej do silników motocyklowych, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, oleje do silników motocyklowych różnią się od olejów do silników samochodowych. Silniki motocykli pracują ciężej oraz osiągają wyższe obroty, więc potrzebują oleju, który dotrzyma im kroku. Dlatego używanie samochodowego oleju silnikowego do motocykla nie jest dobrym pomysłem. To prowadzi do kolejnej kwestii, czyli tego, że istnieje wiele rodzajów silników motocyklowych. Pierwszym typem silników są silniki dwusuwowe. Pracują one w cyklu dwusuwowym w taki sposób. Drugim typem są silniki czterosuwowe, które działają w taki sposób. Te dwa silniki działają w odmienny sposób, więc potrzebują różnych rodzajów kompozycji olejowych. Oznaczenie typu silnika znajdziesz na opakowaniu oleju motocyklowego. Dostępne są oznaczenia 2T lub 4T. Gdyby się zastanowić, to ma to sens. I faktycznie. Różny typ terenu, sytuacje, a nawet osobisty styl jazdy, od tego wszystkiego zależy, który olej silnikowy będzie najlepszy dla Twojego motocykla. Klasa lepkości to kolejny ważny element, na który należy zwrócić uwagę. Olej zachowuje się inaczej w różnych temperaturach, a wybór odpowiedniej klasy lepkości ma duże znaczenie. Te wskazówki można znaleźć na opakowaniach. Chcesz dowiedzieć się więcej o lepkości oleju? Obejrzyj nasz film poświęcony klasom oleju silnikowego. Umieszczę link do wideo na zakończenie. Zostańcie więc do końca. W tym momencie możecie pomyśleć: moje warunki są takie, więc po prostu użyję tego. Niby tak, ale... Zawsze trzeba sprawdzić instrukcję obsługi. Tam znajdziesz odpowiednie informacje na temat silnika, dzięki czemu będziesz wiedział, jakiego typu jest i jakie lepkości potrzebuje. Producent silnika dokładnie wie, jaki rodzaj oleju sprawdza się najlepiej. Podobnie jak producenci silników, firma Castrol dąży do tego, by zwiększyć osiągi Twojej maszyny. Seria olejów Power 1 jest doskonałym przykładem najnowocześniejszej technologii oraz inżynierii płynów. Jeśli masz silnik czterosuwowy, ten olej może być dla Ciebie odpowiedni. Castrol Power 1 10W40 to jeden z olejów najwyższej jakości przeznaczony do czterosuwowych silników motocyklowych. Castrol Power 1 z formułą 3W1 został opracowany z 3 kluczowymi korzyściami, zapewniając doskonałą skuteczność i ochronę. Doskonałe przyspieszenie, doskonałą ochronę i płynną jazdę. Więcej informacji na temat oleju motocyklowego możesz znaleźć na stronie castrol.com, klikając kartę i w prawym górnym rogu. Daj nam znać w komentarzach, jakiego oleju motocyklowego aktualnie używasz. Znasz już informacje podane w instrukcji obsługi oraz moje wskazówki dotyczące tego, na co zwrócić uwagę. Czas sprawdzić, który olej motocyklowy będzie najlepszy dla Twojego silnika. To łatwe. Wystarczy przejść do narzędzia, znaleźć właściwy olej i wyszukać swój motocykl. Możesz podać szczegółowe dane swojego motocykla, które oczywiście dokładnie sprawdzasz w instrukcji obsługi, oraz zobaczyć, który olej jest zalecany do Twojego modelu i typu silnika. I właśnie to jest moja ostateczna odpowiedź. Daj nam znać w komentarzach, który olej jest najlepszy dla Twojego motocykla. Mam nadzieję, że pomogliśmy Ci dziś nauczyć się czegoś nowego. Obejrzyj nasz film, z którego dowiesz się, jak wymienić olej w motocyklu, klikając kartę i w prawym górnym rogu.